Polska się w tej części Rzeczpospolitej wojny. Ważne były wydarzenia na przełomie października i listopada. 31 października roku 1918 w Rzeszowie zaczął się cały ruch związany z całą procedurą usuwania wojsk, zwłaszcza zaborczych, z Rzeszowa, a za pierwszy dzień wolności w Rzeszowie no, trzeba uznać 1 listopada. Rzeszowski historyk dodał, że większość Austriaków chętnie opuszczała miasto, to ci żołnierze garnizonu rzeszowskiego, którzy mieli dosyć wojny i chętnie porzucili koszary, często kradnąc broń oraz zapasy z magazynów wojskowych. 1 listopada 1918 roku doszło nawet do kilkugodzinnej strzelaniny przy użyciu karabinów maszynowych. Jak dodał historyk z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, na szczęście poza uszkodzeniami budynków ofiar nie było i 2 listopada ostatni Austriacy żołnierze opuścili miasto. Na koniec przenosimy się za granicę. Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Unijnego Korpusu Dyplomatycznego szukają kontaktu z prezydentem elektem Donaldem Trumpem i jego otoczeniem. Przyznają, że nie zrobili tego w czasie kampanii. Nie jest tajemnicą, że większość urzędników i dyplomatów w Brukseli popierała Hillary Clinton. Po wyborach prezydenckich przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej wysłali list gratulacyjny do Donalda Trumpa, zapraszając go do Brukseli w dogodnym dla niego terminie. Przedstawiciele Unijnego Korpusu Dyplomatycznego poinformowali, że na razie odpowiedź nie nadeszła. Dodali też, że szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini chciałaby polecieć do Waszyngtonu na rozmowy i liczy na zaproszenie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest piątek, 11 dzień listopada. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w Warszawie na placu Marszałka Piłsudskiego. Trwają główne obchody święta niepodległości, a my właśnie o niepodległości, o roku 1918 i o jego znaczeniu dla Polski, a także dla całej Europy. Rozmawiamy z naszym gościem, profesor Richard Butterwick-Pawlikowski, kolegium europejskie w Natolinie, profesor historii Polski i Litwy na Uniwersytecie Londyńskim. Rok 1918, Polska po 123 latach wraca na karty Europy. Toczy się oczywiście dyskusja dotycząca kształtu tego państwa, jaka ma być Polska, jak ma się zachowywać w stosunku do swoich sąsiadów. A jeśli chodzi o to święto, o którym dziś mówimy, 11 dzień listopada, to data też w tamtym momencie nie była wcale oczywista. Minęło wiele lat, zanim wykrystalizowała się koncepcja tego, jak świętować niepodległość. Tak, kilkanaście lat nawet upłynęło, zanim ukształciło się w takiej formie, znany z pamięci późniejsze. Właściwie już po śmierci Józefa Piłsudskiego to święto niepodległości przybrało taką formę, taką właściwie jaką znamy dzisiaj, przywróconą po epoce komunistycznej. Można by było wspierać na przykład, że w Wielkopolsce to wcale było nie tak oczywiste, że 11 listopada to jest ten dzień odzyskania niepodległości, bo dopiero miesiąc później wybucha powstanie wielkopolskie. Można powiedzieć, że to jest najmniej znany ze wszystkich polskich powstań. A może nieco prowokacyjnie bym powiedział, to chyba dlatego, że było to jedyne polskie powstanie, które było w pełni wygrane. Co ciekawe, pojawiały się też głosy, że może niepodległość powinna świętować się 16 listopada, a nie 11, czyli w dniu, w którym Polska ogłosiła światu swoją niepodległość. Kilka dni później, 16 właśnie. Albo nawet wcześniej, 10, kiedy Piłsudski przyjechał do Warszawy. Każdy wybór w sumie będzie dosyć arbitralny. Ale 11 listopada, kiedy faktycznie nastąpiło przejęcie władzy przez Polaków od Niemców w Warszawie, to chyba ma swój jednak bardzo ważny, symboliczny wymiar. Oczywiście, że tak. I co ciekawe, święto przed II wojną światową, przed wybuchem II wojny światowej odbyło się w zasadzie tylko raz w roku 1938. W następnym roku, już w roku 1939, siłą rzeczy tego święta oczywiście już zorganizować się nie dało. Jeśli chodzi o sytuację w roku 1918 w Europie, powstaje w zasadzie kilkanaście nowych państw po rozpadzie kilku wielkich imperiów. Jak traktowane były te ruchy na mapie Europy? Zależy przez kogo. Spójrzmy na przykład na początek na Wielką Brytanię. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, z wielkim niepokojem. Większość brytyjskich polityków wysokiego szczebla z Davidem Lloyd George'em, premierem na ciele, z wielką nieufnością patrzyło na powstanie szeregu nowych państw, na gruzach tych znajomych imperiów. Ze szczególną niechęcią niestety Lloyd George odniósł się do Polski.
druga akurat do Polski? Częściowo dlatego, że miał takich doradców, jakich miał. On sam nie był mistrzem detali. Lubił improwizować. Słuchał między innymi Johna Maynarda Keynesa oraz Louisa Nemiera, którzy mieli swoje powody, żeby wspierać odbudowę Niemiec i byli nieufnie nastawieni do nowej Polski. Natomiast były wyjątki, jak wynika z badań Andrzeja Nowaka w brytyjskim establishmentie. Winston Churchill przekonał się dosyć szybko do możliwości takiej cordon sanitaire na wschodzie pomiędzy Niemcami a porewolucyjną Rosją. Czyli swego rodzaju bufor przed tym, co mogłoby nadejść ze wschodu. Dokładnie. I co, jak się później okazało, nadeszło. Zupełnie inaczej było w przypadku Francji, która faktycznie dążyła do odbudowy jak najsilniejszej Polski jako centrum systemu sojuszu na wschodzie, które mogłoby faktycznie szachować Niemcy ze wschodu, ale tylko wtedy, kiedy Francuzi stracili nadzieję, że ich sojusznicy biali wygrają w rosyjskiej wojnie domowej. I widzimy tutaj ciekawą sprzeczność interesów. Z jednej strony Wielka Brytania, która niechętnym okiem jednak patrzy na niepodległość między innymi Polski czy innych krajów Europy. Może niechętnie na niepodległość, ale na pewno niechętnie w postaci dużej, silnej Polski z licznymi mniejszościami narodowymi. Czyli z jednej strony dystans wobec silnej Polski, z drugiej strony także poniekąd wspieranie odbudowy Niemiec, z kolei z drugiej strony Francja, która widzi nowy porządek w Europie zupełnie inaczej. Czyli bardzo silna Polska i zniszczenie właściwie Niemiec. Tak, Francuzi byli tak blisko całkowitej katastrofy swojego kraju podczas I wojny światowej i mieli też doświadczenie z wojny francusko-pruskiej 1870, że chcieli na wszelki sposób zapobiec takiego zagrożenia w przyszłości. Zresztą przejawiali podobną postawę zaraz po II wojnie światowej. Chociaż to się potem zmieniło w momencie, kiedy pojawiła się koncepcja, żeby jednak stworzyć wspólnotę gospodarczą, ale musiało minąć sporo czasu i musieli się pojawić wizjonerzy. To jest inny temat na inną rozmowę. Czy Brytyjczycy chcieli wspierać Niemcy, żeby zrobić na złość Francuzom? Czy może chodziło o to, żeby jednak Francja nie urosła za bardzo w Europie? Nie przeceniłbym znaczenia takiego emocjonalnego stosunku Brytyjczyków do Francuzów. Pewnie trochę tam podświadomości było, ale raczej to jest powrót do takiej polityki równowagi sił, jak od bardzo dawna zachowała brytyjską polityką zagraniczną. 100 lat wcześniej to Brytyjczycy walczyli zaciekle, organizowali koalicję przeciw napoleońskiej dominacji kontynentu, więc na pewno pamiętali, że żeby nie dopuścić na miejscach niemieckiej hegemonii do odbudowy francuskiej hegemonii. Natomiast nie dostrzegali tej olbrzymiej dysproporcji potencjału gospodarczego i demograficznego, które po I wojnie światowej zachowały i Francja, i Niemcy, nawet po stratach poniesionych przez Niemcy. Czyli w interesie Wielkiej Brytanii wtedy było zachowanie balansu, zachowanie swego rodzaju równowagi w Europie, czyli Francja przeciwwaga dla Niemiec i odwrotnie. Tak, natomiast dyskusyjne jest, czy właściwie postawili diagnozę, gdzie powinna być równowaga. Rok 38 i 39 pokazał, że chyba jednak ta diagnoza nie była do końca słuszna. Myślę, że to było bardzo niefortunne przestrzeganie rzeczywistości zaraz po I wojnie światowej. A Brytyjczykom udało się przeforsować ten układ sił w Europie ze wsparciem Amerykanów? Dlaczego ta koncepcja zwyciężyła? Amerykanie mieli własną koncepcję, która mogłaby pójść w różne strony. I faktycznie Amerykanie nie podzielili chęci Francuzów, żeby ukarać Niemcy. Przynajmniej nie za bardzo. Natomiast Amerykanie inaczej podchodzili do spraw narodów powstających z gliści imperium w Europie Środkowej i Wschodniej niż Brytyjczycy. Amerykanie o wiele bardziej idealistycznie do tego podchodzili. Więc zarówno Francuzi, jak i Brytyjczycy
Brytyjczycy patrzyli na rzeczywistość europejską w kategoriach siły, a Amerykanie nieco bardziej idealistycznie. Ale bardzo szybko po pierwszej wojnie światowej Amerykanie i tak wycofali się z Starego Lądu. Co to znaczy, że Amerykanie podchodzili wtedy do sytuacji nowo powstających państw w Europie, czy odradzających się państw w Europie idealistycznie? Ponieważ oni sami kiedyś stworzyli własne państwo w buncie przeciwko brytyjskiemu imperium. Woodrow Wilson szczególnie żywił sympatię dla praw narodów do samostanowienia. Prawda, że nie zdefiniował dokładnie komu i w jakim zakresie to prawo ma przysługiwać. I na pewno nie miał jasnej koncepcji, gdzie granice powinny leżeć między poszczególnymi państwami. Tutaj postawmy kropkę, przenosimy się teraz na plac Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. Rozpoczyna się wystąpienie prezydenta RP Andrzeja Dudy. Drodzy rodacy, szanowni panowie marszałkowie Sejmu i Senatu, szanowna pani premier, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo posłowie, senatorowie, czcigodni księża biskupi, eminencjo księże kardynale, czcigodni księża kapelani, ordynariusze Wojska Polskiego, szanowni panowie generałowie, szanowni państwo oficerowie i podoficerowie, żołnierze, funkcjonariusze, harcerze, strzelcy, wszyscy szanowni państwo, przede wszystkim zebrani tu w Warszawie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza. Marsz, marsz Polonia, marsz dzielny narodzie. Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Tą pieśń z tęsknotą, wzruszeniem i marzeniem o odrodzeniu się ojczyzny śpiewali Polacy w XIX i na początku XX wieku za oceanem. I stało się. Spełniło się marzenie ich i wszystkich tych, którzy mieszkali na polskich ziemiach zagarniętych przez zaborców. 98 lat temu, 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaboru, po 123 latach niewoli, polskie państwo odrodziło się. Polska odzyskała niepodległość. W tym dniu Rada Regencyjna przekazała zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim Józefowi Piłsudskiemu, a państwa walczące w I wojnie światowej zawarły rozejm na froncie zachodnim. Pierwsza wojna światowa zakończyła się. Pierwsza wojna, o której, co paradoksalne, marzyło wielu Polaków, zwłaszcza tych, których nazywamy ojcami niepodległości. Marzył także późniejszy marszałek II Rzeczypospolitej Józef Piłsudski. Wierzył głęboko w to, że tylko wielka wojna pomiędzy zaborcami może doprowadzić do zmian w ówczesnej Europie i może doprowadzić do tego, że uda się wybić na niepodległość.
Jeszcze w 1915 roku, kiedy pisał do Władysława Jaworskiego swój list, nadmienił w nim, że zasadniczo celem, jaki upatrywał w pierwszej wojnie światowej, czy w wojnie światowej, jak wtedy napisał dosłownie, jest to, aby udało się połączyć Galicję z Królestwem i aby udało się odbudowywać Polskę w ramach Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Ale rzeczywistość wyprzedzała te jego plany. I kiedy zorientował się, że zaborcy słabną i wybijają się nawzajem na frontach pierwszej wojny, szybko pomyślał, że Polska może być całkowicie wolna i całkowicie niepodległa i całkowicie suwerenna. I doprowadził do kryzysu przysięgowego. I w efekcie Polska stała się ze zgliszcz popiołów pierwszej wojny światowej. Biedna, zniszczona, ale wolna, niepodległa i suwerenna. Ale to nie tylko dorobek pierwszej kadrowej, legionistów, wszystkich tych, którzy walczyli w pierwszej wojnie światowej, Błękitnej Armii Hallera i wszystkich polskich jednostek i polskich żołnierzy, którzy z armii zaborczych zaczęli ściągać do odtwarzającego się polskiego wojska. Ta niepodległość była dorobkiem pokoleń. Ta niepodległość była dorobkiem tych, którzy krzyknęli nie wobec postawy, jaką prezentowali związani ludzie z Konfederacją Targowicką, z tych, których nazywano zdrajcami Polski, agenturą, korupcją, sprzedajnością i prywatą, nie liczącą się z interesami polskiego państwa i polskiego narodu. To byli ci, którzy chcieli wolnej Polski, silnej Polski. To był Kościuszko i jego powstańcy. To byli powstańcy listopadowi. To byli powstańcy styczniowi. To byli wszyscy ci, którzy w konspiracji krwawili się walcząc z zaborcami, których wywożono na Sybir, którzy gnili w kazamatach twierdz, których rozstrzeliwano, katowano, którym zabierano majątki za działalność konspiracyjną, za podtrzymywanie polskiego patriotyzmu. To były dzieci z Wrześni, które żądały nauki języka polskiego. To były wszystkie rodziny, które kultywowały polskość i tradycję mimo zakazów i mimo prześladowań. To były lata działalności organicznej. To było potem powstanie wielkopolskie i powstania śląskie, bo niepodległość nie tylko wystarczyło zdobyć, ale trzeba było ją jeszcze utrzymać i trzeba było stworzyć Rzeczpospolitą, umocnić ją i ukształtować. To była obrona Polski w 1920 roku, kiedy rzuciła się na nas nawała sowiecka i kiedy genialny manewr marszałka Józefa Piłsudskiego i absolutna determinacja i bohaterstwo polskich żołnierzy, chłopów, inteligencji, młodych i starszych, wszystkich razem doprowadziła do tego, że Warszawę udało się obronić, że Polskę udało się uratować i że mogła powstać ta właśnie Druga Rzeczpospolita. Wolna, niepodległa i suwerenna. To potem wielki wysiłek narodu w staraniach o budowanie sprawiedliwego państwa. To geniusze, tacy jak minister Kwiatkowski, jak minister Grabski, to wizjonerzy, którzy budowali Gdynię, centralny okręg przemysłowy,
którzy dokonywali reformy walutowej po to, żeby nie tylko odbudować polskie państwo, nie tylko żeby wydobyć je z wieloletniego zapóźnienia i zniszczeń pierwszej wojny, ale by uczynić je państwem nowoczesnym, na miarę rzeczywiście ówczesnej nowoczesności i ówczesnej Europy w najlepszym tego słowa znaczeniu. I tak się działo, choć nie był to proces łatwy, bo dział się również pośród politycznych konfliktów, kłótni, często zachowań, które dziś nie uchodziłyby w żadnej mierze. I może też dlatego nie udało się zbudować Polski tak silnej, żeby obroniła się w 1939 roku, albo tak silnej, żeby nikt nie odważył się jej wówczas zaatakować. Może tak, a może nie. Trudno to dzisiaj rozważać, bo patrzymy na to z punktu widzenia teraźniejszości, a jest to dziś już odległa historia. Ale faktem jest, że potem o niepodległość trzeba było znowu walczyć w II wojnie światowej i po niej, kiedy nastały ciemne lata zależności od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, od komunistycznych wpływów w Polsce i przysłanej ze wschodu władzy, kiedy krwawili się znowu żołnierze niezłomni, powstańcy powstania antykomunistycznego, robotnicy w Poznaniu, w Trójmieście, w Radomiu, w Ursusie, na Śląsku i w wielu innych miejscach. I dziś jesteśmy dzięki tamtemu bohaterstwu i temu bohaterstwu ostatnich dziesięcioleci znowu w niepodległej i wolnej Polsce. I zbliżamy się do setnej rocznicy tej niepodległości z 1918 roku. I ja głęboko wierzę, że patrzą na nas dzisiaj z niebiosów tamci bohaterowie, ojcowie niepodległości i ci, którzy polegli albo pomarli w walce i w tęsknocie za ojczyzną, i ci, którzy o nią walczyli i ją zdobyli. Nie ma ich już dzisiaj między nami. Ale jestem głęboko przekonany, że wszyscy oni chcieliby, abyśmy w tych sprawach fundamentalnych, a najbardziej fundamentalną z nich jest niepodległość, byli wszyscy razem. Żebyśmy nie szli w różnych marszach, dlatego że są polityczne swary i mamy różne poglądy. I często spieramy się ze sobą. Bo w samym spieraniu się w państwie prawdziwie demokratycznym nie ma nic nienaturalnego. To norma, że dyskutuje się o kierunkach rozwoju państwa, o ideologiach, o tym, co jest potrzebne w państwie, co jest potrzebne polskiemu społeczeństwu i jak Polska powinna się rozwijać. Ale są wartości fundamentalne, a tym fundamentem jest Polska niepodległa, suwerenna, jedna dla nas wszystkich i dla naszych rodaków, którzy mieszkają poza granicami. I dlatego słuchując się w różne apele i te artykułowane do mnie przez zwykłych moich rodaków, z którymi spotykam się w polskich miastach, i te, które są wyrażane przez część polityków, a także te, o których mówią ludzie kultury, rozkładający ręce i mówiący, ale w którym marszu mamy iść? Kiedy pójdziemy w jednym, krzykną w mediach, że jesteśmy faszystami, kiedy pójdziemy w drugim, powiedzą, że jesteśmy lewakami. Wczoraj także padły takie słowa. Dlatego odpowiadając na tą wielką potrzebę, potrzebę serc i potrzebę czasów,
jako prezydent Rzeczypospolitej, korzystając z inicjatywy ustawodawczej, jaką ma prezydent, zdecydowałem się złożyć marszałkowi Sejmu projekt ustawy. Projekt ustawy o narodowych obchodach setnej rocznicy niepodległości państwa polskiego. Ten projekt obejmuje swoim czasem lata 2017-2021, a więc te lata, w których będziemy obchodzili w szerokim tego pojęciu setną rocznicę odzyskania niepodległości i setną rocznicę umocnienia państwa polskiego, odrodzonego państwa polskiego na początku XX wieku. Ale przede wszystkim projekt ten przewiduje powstanie Komitetu Obchodów. Komitetu, w skład którego wejdę ja jako prezydent Rzeczypospolitej i przedstawiciele najwyższych władz Polski. Ale wejdą także przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Nie tylko tego klubu, który dzisiaj ma samodzielną większość w polskim parlamencie, ale także klubów parlamentarnych opozycyjnych. I w skład tego komitetu wejdą również te ugrupowania polityczne, których startowały w ostatnich wyborach parlamentarnych i startując samodzielnie w ramach swoich komitetów uzyskały wynik co najmniej 3%, a startując w ramach koalicji co najmniej 6%. Chciałbym, aby ta reprezentacja polskiej sceny politycznej zasiadającej w tym komitecie była możliwie jak najszersza, aby wszyscy byli w nim reprezentowani, abyśmy razem mogli ustalać przebieg tych wielkich i tak ważnych dla polskiego państwa obchodów, abyśmy także i przez to pokazali się jako jedno społeczeństwo, jeden naród i silne państwo na arenie międzynarodowej. Także przed naszymi gośćmi, którzy wierzą w to, że z całego świata będą do nas w związku z tą wielką dla Polski rocznicą przybywali. Proszę o to, abyśmy się wszyscy razem w tę pracę zaangażowali. Wierzę, że dzięki temu, może już za rok, w 2017 roku, ale przede wszystkim w tym roku wielkiej rocznicy, w 2018, nie tylko byli na jednych uroczystościach obchodów setnej rocznicy niepodległości, ale abyśmy mogli wszyscy razem pójść także i w jednym marszu. W jednym marszu ku czci niepodległej, suwerennej i wolnej Polski. I abyśmy razem krzyknęli jednym głosem: niech żyje niepodległa Polska! A ci, co będą chcieli, dodadzą: niech Bóg błogosławi naszą wolną, niepodległą, suwerenną ojczyznę. Niech Bóg błogosławi nam, którzy w niej żyjemy. I niech Bóg błogosławi naszym rodakom rozsianym po całym świecie. Dziękuję. To było wystąpienie prezydenta RP Andrzeja Dudy. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W Warszawie trwają główne obchody Święta Niepodległości. Powiemy też o świętowaniu odzyskania niepodległości przez Polaków mieszkających poza granicami Polski. Na koniec o zmianach w prawie. Na początku przyszłego roku wejdzie w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie trwają uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Prezydent Andrzej Duda w wystąpieniu wspomniał marszałka Józefa Piłsudskiego, który, jak mówił prezydent, cały czas miał nadzieję na niepodległość. Prezydent dodał, że Polska stała się ze zgliszcz popiołów wojny, biedna, zmęczona, ale wolna.
Andrzej Duda powiedział, że niepodległość to wysiłek pokoleń. Prezydent poinformował też, że przesłał do Sejmu projekt ustawy o narodowych obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystości z okazji Dnia Niepodległości z udziałem prezydenta rozpoczęły się mszą w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie, w której uczestniczyły tysiące osób. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło oraz darczyńcy, którzy wspierali budowę kościoła. Wielu z nich nie kryło wzruszenia, że mogą wziąć udział w tak doniosłej uroczystości. Bardzo czekałam na ten dzień. Jestem darczyńcą również. Bardzo mi zależało na tym, żeby wybudowana została świątynia. Cudowny kościół. Jest to Dzień Niepodległości. Cudownie. Najważniejsze, że jest to dar Polaków dla narodu polskiego. Zawsze w takim dniu powinniśmy dziękować za każdy dzień wolności, który mamy jako naród. A Świątynia Opatrzności Bożej jest też miejscem, oprócz tego, że świątynią, jest miejscem szczególnym, takim, w którym w sposób powszechny naród może dziękować za wszelkie łaski. Po mszy Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Po tej uroczystości prezydent wręczył odznaczenia państwowe. Tymczasem na Placu Narutowicza rozpoczął się marsz KOT Niepodległości, organizowany przez Komitet Obrony Demokracji. Sympatycy KOT przejdą z Placu Narutowicza na pole mokotowskie. Uczestnicy podkreślają, że chcą zamanifestować jedność i solidarność. Część z nich protestuje przeciwko, jak mówią, podziałom tworzonym przez rządzących. Podkreślają, że trudno będzie zasypać różnice dzielące Polaków. Do marszu przyłączyły się m.in. Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Nowoczesna. Marsz na polu mokotowskim zakończą przemówienia i okolicznościowy koncert. Przypomnijmy, 98 lat temu, 11 listopada 1918 roku, po 123 latach rozbiorów, Polska ponownie pojawiła się na mapie Europy. W tym dniu zakończyła się również I wojna światowa, jedna z najbardziej krwawych w dziejach. W jej wyniku upadły trzy europejskie mocarstwa, które dokonały rozbioru Polski. Polacy mieszkający za granicą będą świętowali rocznicę odzyskania niepodległości przede wszystkim w sobotę i w niedzielę, powiedział biskup Wiesław Lechowicz, delegat episkopatu do spraw duszpasterstwa emigracji. To dlatego, że wolne będą mieli dopiero jutro i pojutrze. Zdaniem hierarchy, Polonusi to patrioci. Im dalej od kraju, tym tęsknota za ojczyzną jest większa, dodał biskup Wiesław Lechowicz. Główne obchody polegające na akademiach przy świętej, spotkaniach okolicznościowych, również na modlitwie na cmentarzach poległych Polaków, żołnierzy polskich, odbywają się w weekend. Gdy chodzi o Wielką Brytanię, o Londyn, to taka centralna uroczystość ma miejsce w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, gdzie znajduje się mnóstwo pamiątek związanych z historią Polski, z obecnością Polonii również na Wyspach Brytyjskich. Poza granicami naszego kraju żyje nawet 20 milionów Polaków, najwięcej w Stanach Zjednoczonych. I zmieniamy temat. Na początku przyszłego roku wejdzie w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Wdraża ona dyrektywę unijną. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dzięki nowym przepisom, każdy konsument będzie mógł prościej i szybciej rozwiązać swój konflikt. Nowa regulacja ma na celu pomoc konsumentom w dochodzeniu swoich roszczeń, powiedział Dariusz Łomowski z urzędu. Nowa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich ma na celu usystematyzowanie instytucji zajmujących się pomocą dla konsumentów, którzy nie mogą dogadać się z przedsiębiorcami. Te spory oczywiście mogą być rozstrzygane w trybie sądowym, ale jest to tryb długotrwały i bardzo często kosztowny, a do tego bardzo sformalizowany. Ustawa dotyczy przedsiębiorców prowadzących zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe, sprzedających towary oraz świadczących usługi. Izabela Szewczyk-Krzyżanowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oceniła, że po wejściu w życie ustawy opublikował najnowsze oświadczenie majątkowe, w nim także nie ma informacji o wspomnianej willi. Prezydent należy do najbogatszych. Postępowanie powinno zostać zakończone w terminie 90 dni od momentu, w którym podmiot zajmujący się sprawą uzyskał wszystkie informacje,
potrzebne mu do wszczęcia postępowania. Zasadą jest, iż postępowanie jest nieodpłatne lub odpłatne, ale za opłatą o nieznacznej wysokości. Ustawa została podpisana przez prezydenta 4 listopada. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie słabo deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od -2 stopni na północnym wschodzie do 1 stopnia na przeważającym obszarze i do 6 lokalnie na południowym wschodzie oraz nad samym morzem. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, zmienny. No teraz on jest... Słowem wszystko. On zaspał, jest w domu, jak chcesz, to do niego jedź. Mówcą jest radę. No pewnie. To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram. Ale on zaspał dzisiaj, na pewno jest w domu i czeka na narbutka. Mówi do mnie, jedźcie do mnie tam. Wojtek i Reneusz, ja mam zaproszenie. Kupuj z Saturnie z technologicznym rabatem aż do 15%. Teraz telewizor Philips 55 cali z technologią Ambilight w klasie energetycznej A aż o 455 zł taniej. Jak chcesz, to chodź. Sprawdź w sklepie lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Tylko witaj, kierowca roku. Panie i władco zimowej szosy. Mistrzu kierownicy, którego zima nigdy nie zaskakuje. Ty wiesz, że szklanka na drodze jest zawsze do połowy pełna. Tobie też należy się nagroda za dobrą jazdę. Więc kieruj się na BP. Zatankuj, odbierz do 57% zniżki na nagrody i zaskocz rodzinę wyjątkowymi prezentami. Promocja trwa do 17 stycznia lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się tobą. Mam już dość tego chodzenia po sklepach. Siadajmy. Ty nie siadasz? Nie, wiesz... Hemoroidy? Tak. Weź Hemorol. Działa przeciwbólowo, likwiduje pieczenie. Hemorol? I pomaga przy wypróżnieniu. Ja go używam. Sandra, Baśka, jest naprawdę dobry. Serio? Spróbuj. Usiądziesz z wrażenia. Hemorol. Kompleksowo leczy hemoroidy. Hemorol. Czopki herbapol Wrocław są tradycyjnie stosowane w dolegliwościach towarzyszących przylepom w przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej oraz podrażnienia... Nastroje, w Ameryce to są nastroje. Tutaj pani Muszę przyznać, że... Boże i Zalewska zasnęła. Zalewska zaspała. Do mnie mówicie. A wszyscy pozostali jest do mnie taryfą. Ja mam zaproszenie. Pojedziemy do świątyni opatrznościowej. No powiem, jak będą tam moją cipką zdały wizusy przestrzeń do świątyni opatrzności Bożej, to ja dziękuję. A tam kurkaszek nie wie do niego. Teraz nikt kurkaszku. Zalewska na narwódce. A ten mały mówi tutaj normalnie, wiesz, federacja nie mam zamiaru do niego jeździć. Ja mówię, jedź, bo on ma zaproszenie pojedzie ze świątyni opatrzności. Może na jakiś bankiet. No i wtedy się pan mówi, że dawno zjedli. Dawno wszystko zjedli. Zawiedzenie. No i niektórzy wręcz pogrążeni w żałobie. To wyraźnie... Mówią o tym, nawet w nowojorskim metrze powstała taka tablica, na której ludzie naklejają karteczki, na których piszą, co czują. Ameryka nie jest zadowolona z Trumpa. Dokładnie tak, no taka ściana płaczu, co bardzo zresztą ludziom pomaga. Chodzi o to, żeby z siebie wyrzucić te emocje, to właśnie to rozczarowanie, przygnębienie. No, ale oczywiście największym wyrazem tych negatywnych emocji albo strachu jeszcze do tego, no są te protesty, które już drugi dzień z rzędu w największych miastach w całym kraju, od zachodniego wybrzeża po wschodnie wybrzeża, bo należałoby najpierw powiedzieć, od wschodniego do zachodniego wybrzeża się przetaczają przez kraj, no więc to nie tylko Nowy Jork, Chicago, Los Angeles, Waszyngton, Oakland, Seattle, Baltimore, Minneapolis, Bostonie też był protest. W Portland nawet się sytuacja nieco wymknęła spod kontroli, bo kilka witryn sklepowych zostało wybitych i interweniowała policja. Zresztą policja określiła ten protest w Portland mianem zamieszek. No ale protesty także są w Stanach, w którym Trump wygrał, czyli w Kansas City, w Tennessee, w Nashville i w Teksasie, w Austin. Jeśli spojrzeć na bardzo szczegółową mapę, no to rzeczywiście ona odzwierciedla to, o czym też wspominaliśmy w ostatniej naszej rozmowie, czyli
prowincji głosującej za Trumpem i o miastach głosujących za Clinton. Miasta były niebieskie. Reporter Łukasz Sobolewski. No dokładnie tak. Czyli Clinton zdobyła 200 tysięcy głosów więcej niż Trump. Dzięki temu, że głosowali na nią mieszkańcy wielkich miast. Natomiast cała przeważająca większość kraju głosowała na Trumpa. Ale jednak także o tym rozmawialiśmy, że ten głos powszechny, to głosowanie powszechne nie wystarcza, bo decydują tutaj głosy elektorów. Właśnie, którą najbardziej lubię, aktywne spędzanie czasu. Większość rywalizacji w kluczowych Stanach, no to przypadają głosy elektorów, ale teraz ciekawe, że właśnie ten wyraz frustracji, który przejawia się także tymi protestami młodych ludzi, głównie młodych ludzi, choć nie tylko są to studenci. Widziałam wczoraj wieczorem, jak właśnie kolejne osoby przebiegają pod hotel Donalda Trumpa na Pensylwania Avenue z przygotowanymi przez siebie napisami. To nie są oczywiście protesty w żaden sposób sterowane, co próbował Donald Trump sugerować, ale ważne jest to również, że zaczęli ludzie myśleć o dwóch rzeczach, żeby skłonić elektorów do zmiany decyzji, czyli żeby elektorzy nie głosowali zgodnie z tym, jak powinni głosować, tylko żeby zagłosowali na Hillary Clinton, a po drugie, że już jest w tej chwili podpisywana petycja, żeby zmienić prawo wyborcze, żeby zlikwidować kolegium elektorów. No tak, ale to, co jest zaskakujące chyba z tej sytuacji, co gdzieś tam pobrzmiewa, to fakt, nawet dzisiaj New York Post o tym napisał, że być może część elektorów zagłosuje przeciwko temu, tej decyzji oddolnej. Czy to jest prawdopodobne? Można się jednak poruszać, rozerwać. Ale to nie jest niemożliwe. Odpowiem w ten sposób. Dlatego, że elektorzy będą oddawać swoje głosy 19 września. Są stany, które zabraniają tak zwanej zdrady elektorskiej i karą jest grzywna finansowa wynosząca około $1000. Ale to nie jest niemożliwe. Znaczy sama grzywna, czy ta kara nie może powstrzymać elektorów, czy nie jest w stanie powstrzymać elektorów od tego, żeby oddali głos, bo elektorzy są absolutnie niezależni. Znaczy mogą... Nikt nie ma nad nimi kontroli. Jeśli większość elektorów stwierdzi, że jednak wybiera Hillary Clinton, no to Hillary Clinton zostanie prezydentem. Ale to chyba jest niemożliwe, zważywszy na to, że ta różnica to jest bodajże 20 parę głosów, więc trudno sobie wyobrazić, to były jednak jednostkowe przypadki, kiedy kolegium elektorów... No tak, oczywiście. Do tej pory były to jednostkowe przypadki, które nigdy nie miały wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie. Znaczy to były raczej te protesty elektorów, to były raczej taka chęć wyrażenia swojego zdania niż wpłynięcie właśnie na ostateczny wynik. No, czy to jest możliwe, żeby większość elektorów zmieniła swoje decyzje? No, przekonamy się dopiero 19 września. Nikt nie jest w stanie tego teraz przewidzieć. No ale niewątpliwie ten ruch pisania petycji do elektorów już się zaczął. I są w internecie zbierane podpisy. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale tak czy inaczej, to też jest bardzo ważne i takie dosyć specyficzne, myślę, dla Ameryki. Wiele osób tutaj z jednej strony mówi, dajmy szansę. Został wybrany nowy prezydent, dajmy mu szansę, bo zobaczmy, co będzie robił i w jaki sposób zacznie rządzić krajem. No, kluczem jest to, jaki gabinet stworzy. No, na razie z tych informacji, które pojawiają się w publicznym przekazie, wynika, że Donald Trump stworzy gabinet złożony głównie, jeśli nie tylko ze starszych mężczyzn. Będzie to mocno konserwatywny gabinet. Natomiast z drugiej strony są ludzie, którzy mówią,
Okej, stało się początkiem tej ale kampanii. Nie ogłaszajmy żałoby, była, tylko działajmy. Dwa krzyże, od razu, kolumny, dosłownie w kilka kolumny, godzin na który po był usytuowany krzyż. To był początek tej drogi kalwaryjskiej, która prowadziła, tutaj możemy jeszcze rozmawiać, czy dokładnie ulica Wilka, czy Aleja Ujazdowska, w kierunku zamku na Ujazdowie. I tam miał powstać Kościół Zmartwychwstania, który był oczkiem Gaddafi. Bardzo chciał go postawić właśnie w rejonie Jazdowa. Przy okazji może też kilku ciekawych rzeczy. Tak się mówi, bardzo często się wymienia, znaczy stosuje się zamienie te dwie nazwy. Jazdów i takie organizacje, Kalwaria. Więc to jest fantastyczne ale obserwować, jak Amerykanie, to znaczy, mimo jazdowa, tego szoku, mimo ma to duże tego rozczarowania, ponieważ po prostu jeżeli się działają, szuka cały czas działają. Jazdów, który kiedyś był, zaś sam prawdopodobnie właśnie ta świątynia, przedtem kościół zmartwychwstania, miał właśnie powstać w tym miejscu, gdzie była tradycyjnie miejsce jakieś szczególne. No tak, próbuję łagodzić pełne wystąpienia, pełne słodkich słów, no zgodnie z zasadą pokojowego przyjęcia władzy. Ale sądzę, natomiast że tradycja to, co napisałem wczoraj na Twitterze, właśnie te czasów grodów to było po 21 w trakcie, kiedy trwały właśnie te kolejne Kalwaria, protesty Ujazdowska. W różnych miastach. Napisałem, że to są właśnie profesjonalnie zorganizowane protesty, znaczy, podsycane przez media obok, i że to nie jest fair, ogrodu botęczna, bo przecież wybory się odbyły i naród i zdecydował, a z kolei burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani, który jest, jak wiem, gorącym zwolennikiem Trumpa, zresztą jednym z murowanych kandydatów do gabinetu, skomentował, że to grupa rozpieszczonych dzieciaków wyszła na ulicę. No więc z jednej strony Donald Trump się stara, ale z drugiej strony momentami nie wytrzymuje i, no i to czuć też tej jego frustrację chyba, no bo jeśli on pisze, że to jest nie fair, że ludzie protestują przeciwko jego wyborowi, no ale sami ci protestujący mówią wczoraj, rozmawiałam z grupą młodzieży, która właśnie w Waszyngtonie demonstrowała. Ja myślę, że mówią przede wszystkim, że podejmują uchwałę o wybudowaniu to nie jest tylko to, że oni, się, że oni są sfrustrowani, ale oni się po prostu boją się, że po tych kilku gładkich słowach, które teraz Trump wygłasza i po tym, jak zostanie prezydentem, to wszystko, co zapowiadał, w mniejszym lub większym stopniu zostanie wprowadzone w życie, a oni po prostu nie chcą, żeby ich traktowano jak obywateli drugiej kategorii. Projekt, bo przecież Trump swoją kampanią dał przyzwolenie na, rasizm, dał przyzwolenie na agresję. Już pojawiły się takie przykłady dosyć agresywnych zachowań. Na jednym z kampusów z Pensylwanii, na przykład nie tylko wotum, namalowana ale na murze, monumentalna budowa, tak, za agresywne zachowanie wobec muzułmanów latynosów, jak podczas jednego z protestów został rozpisany i dziewczyna azjatka podjęto już szarpał ją mężczyzna, który decyzja o tym, był zwolennikiem Trumpa, ale to ona została za kółka gajdanki, a nie on. No i tak dalej, więc ludzie na przykład rzucają na Facebooka zdjęcia z flagą konfederacką. No jak wiemy, flaga konfederacka jest symbolem południa, południe było za utrzymaniem niewolnictwa, za segregacją rasową i tak dalej. No ten też Ku Klux Klan, którego co prawda poparcie w kampanii wyborczej Trump odrzucił, ale już też odbyła się uroczystość murowania tego kamienia węgielnego. Będzie przeprowadzał taką demonstrację radości ze zwycięstwa Trumpa w północnej Karolinie. No więc ludzie mają prawo czuć się przestraszeni. Dziękuję bardzo. Dorota Warakomska, korespondentka TOK FM w Stanach Zjednoczonych, była z nami. 13.18 za chwilę informacje. Lokalna sprawa. To było wielkie wydarzenie narodowe. Wręcz nie tylko państwowe, ale również społeczne. Bardzo wiele osób w tym uczestniczyło. Rozpoczęło się o 9 rano. Poniżej widzicie państwo, w Ameryce ludzie są niezadowoleni z tego Trumpa. Znaczy ci sami Amerykanie. Zobaczymy dalej. Ujazdowskiej. Sami Amerykanie są niezadowoleni. W którym postanowiono tę świątynię budować. W ogóle to miejsce, ten kamień budować. Procesja, uczestniczył król, dostojnicy kościelni, państwowi i wszystkim tłumy warszawianów. Co to będzie? I kiedy przybyli już na miejsce, czyli widać było, że było to wielkie wydarzenie. Mało tego, w jaki sposób przygotowano miejsce pod tę świątynię, pod ten filar w tej chwili. To miejsce, zresztą do dziś istnieje w postaci tego filaru. Już teraz będą święta.
jedne za drugimi. 8 tysięcy żołnierzy, robotników i żołnierzy w ciągu 2 tygodni plantowało teren, zbudując taką bardzo ciekawą formę amfiteatralną i na dole właśnie było wybudowane miejsce pod ten filar, czyli to miejsce, gdzie został złożony kamień węgielny. To obniżenie miało jednocześnie być częścią kościoła dolnego, a dopiero na tym, na tej miała być wybudowana cała dalsza monumentalna część. Uroczystość była oczywiście bardzo taka wizualnie pisze oko komentowana, to uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. To naprawdę było wielkie wydarzenie. Cały czas się wspomina o pozłacanej młotku i kielni, którymi urożywał to. One już są dzisiaj, to dzisiaj istnieją jeszcze w Krakowie Muzeum Czartoryskim. No i też jest kilka ciekawych wydarzeń, się były jeszcze wydane specjalne. Potem medal. I to wszystko rzeczywiście stworzyło taką atmosferę wielkiego wydarzenia. Dzisiaj byśmy powiedzieli nawet, że nie, znaczy bardzo takie było wyniosłe, to znaczy uroczyste, wszystkie te elementy razem. Ale teraz jeszcze może kilka takich szczegółów, które jakby chcemy się w atmosferę. W dniu dzisiejszym, dzisiaj jesteśmy w roku uroczystości, odbieramy 11 listopada i dzisiaj, jak słyszymy, Krym Polski i uroczystości, to jest taka szczególna atmosfera w Warszawie. I warto zobaczyć, przenieść się w tamte czasy sprzed ponad 20 lat, czy 30 lat. Jak wyglądało to wtedy? Otóż ta atmosfera była też wielka, też była bardzo podniosła, ale trwająca wiele godzin uroczystość wyrażowania tej nagiej, tej procesji szlakiem przepięknej Kalwarii otrzymało wtedy, ale warto sobie było wyobrazić cały proces z królem na czele. Uroczystości murowania, kościele odzyskiwane przez Tadeum i w ogóle cały szereg takich pieśni, które były w trakcie odśpiewywane, bardzo uroczystych, bo tylu wtedy nie było. Nagle nad Warszawą, po prostu uroczystości po południu, przeszła bardzo gwałtowna burza. I jednocześnie wszyscy uczestnicy mieli takie wrażenie, że tak jak gdyby ta burza niosła, była sugerowała, że może nastąpić jakaś katastrofa. No tak jak wtedy, jak niekometa przeleciała, to może jakieś inne wydarzenie. Chociaż ta burza była szeroko komentowana, ona była częścią tej uroczystości. Komentarze do tej burzy. Król wiedział. Radio Tok FM. Ludzie jeszcze nie. O tym, co się może wydarzyć niedługo lub jakie są prognozy. No i właśnie możemy przejść do tego kolejnego momentu. Anita tylko tam lata, bo tam coś dają jeść. Rozpoczęcie budowy. Anita zedrzeliśmy, powiedziała, bo jest strasznie złośliwa. Wczoraj też na wiadomości przejść. Wojsia mówi, że do tej haliny, gdzie twoi ci weź do mnie. Znaczy co, równo Moskwa ci będą. Nie byli w stanie odrobać. Kobieta polonistka. Marysia taka warszawska artystka. Jakie to niskie wszystko. Tylko ta moja ulubiona płci artystka. Naprawdę polubiłam płci artystką, bo jest tak delikatną kobietą z wyglądu i z mówienia i tak elegancką, że jak wtedy na oku ci się nie nagrało, bo same zdjęcia robiła, to mówię, proszę mówić. No i ta płciatyczka i zaczęła tam tworzyć takie skandaliki fajne. Ale bardzo delikatnie mówiła. A tak to wszystko, pani prawda, mówią, zachęcę, że bydło, bydło, no. Dziad oskarża dziada, żad oskarża gada, żebrak, oskarża żebraka, gdy też nie wszystkim prosty, że wśród nędza. No, jeszcze dalej, ksiądz Mikołaj Rej, trzeba powiedzieć, ksiądz Mikołaj Rej, on raczej to był piękny na tych księży, Mikołaj Rej, co mi się tu wyświetliło na monitorze. Jest to 40-letni człowiek, ale bardzo doświadczony polityk, który był długo w Partii Komunistów. Sam Kościół był z tej Partii Komunistów odszedł 4 lata temu z kawałkiem, one nie powstały nagle. To nie był tak rozpisany ten kurs, w nim startował na między innymi. Ale ten Kościół osiągnął powoli. To była początkowo wersja, którą wybrał to wybrał również jako ten Kościół z Zmartwychwstania. To zwróca się powstała tylko kapicza grobu.
pańskiego jako ostatnia prozachodniej. A na więc mówili, no to a tam zobacz, przyczepeli centrum Pisko 25 i 20, te wszystkie, które jadą trasę Łazienkowską przez Rivierę w lewo, trasą przez Rivierę w tamtej stronie. No i na dworcu centralnym ma 225, wsiądzie na autobus, nie kierujcie, że odebrał właśnie tą rolę gumistą, gumiści w tej chwili właśnie spadli do roli bardzo marginalnej. Mało tego, wcale go nie przypadło na moment, Wolonin wypowiedział się negatywnie, znaczy przeciwko niemu jako kandydatowi właśnie ze względu na tą jego stradę. Przeciwko niemu jest Rajasalu, to jest 44-letnia pani, która była ministrem edukacji. Natomiast przed tym do Brytania zwróciła do Stanów Zjednoczonych w Banku Światowym. Jest to osoba niezwykle światowa, bardzo taka właśnie prozachodnia i mająca takie idee, ma bardzo demokratyczne i tak dalej, ale przede wszystkim to jest coś, co ona podkreśla. I to podkreśla na przestrzeni tej kampanii coraz bardziej było to podkreślane. Ona nie ustawia jej właśnie w tej opozycji Zachód-Rosja, tylko wskazuje na to, jest on, że główną rzeczą, którą trzeba zrobić, to jest rozbić ten układ oligarchiczny, niezwykle szkodliwy dla rozwoju Mołdawii, którego naczelem ustaje jeszcze jedna osoba, to znaczy taka osoba, która zawsze jest w tle, przy wszystkie osoby tam się je, to jest Rad Plachotniuk, jest to największy oligarcha, miliarder. Po prostu taki, po tak potężny człowiek w tym małym kraju, że właściwie on prawie wszystko tam ma, po prostu. Łącznie z większością mediów na przykład. No i teraz, ale on się przedstawia jako tak prozachodni właśnie. I teraz jest, zwłaszcza na tej końcówce kampanii, odbywa się coś niesamowitego. Znaczy, Plachotniuk, że była to część wielkiego założenia, znaczy wpasowana w inne założenie sensowości, czyli tą wielką oś popieranie Dodona, przez zamek ujazdowski w kierunku na wschód. Ponieważ to dopiero na zachód, to jest bardzo logiczne, dlatego że to jak gdyby wprowadza w błąd jej elektorat. To znaczy ona tak naprawdę jej głównym przeciwnikiem, wrogiem jest Plachotniuk wraz z jego władzą nad wszystkim. W związku z tym, jeżeli on ją popiera, to znaczy ona kłamie. To jest nie tylko sam Kościół, nie tylko ranga Kościoła, nie tylko ten Kościół jako symbol, jako Boczu narodu, bo to możemy zepsuć cały szereg istotnych elementów, jako Boczu narodu, ewidentną kampanię przeciwko niej, dlatego wcale nie pokazują z tego, znaczy niby to kogoś tam przytulując albo jakiś tam najbardziej malowniczym zagraniem przeciwko Majsandu było ukazanie w mediach Plachotniuka takie przekazanie takiej informacji wraz z takim małym reportażem na temat tego, że syryjscy studenci w Kiszyniowie popierają Majsandu, ponieważ ona się umówiła z Angelą Merkel, jak się spotkała w październiku, że przyjmie 30 tysięcy syryjskich uchodźców. I mnóstwo tego, znaczy liczba takich ordynarnych kłamstw po prostu, które są na jej temat rozpuszczane, jest niebywała. No to rzut też w bardzo malowniczej sytuacji, że biskup Piotr jest jeden taki biskup prawosławny w Pielcach, to jest w ogóle bardzo, bardzo taką postacią straszliwie konserwatywnej i taki bardzo, bardzo prorosyjski temat. Otóż on i zresztą również metropolita Władimir, czyli w ogóle głowa kościoła prawosławnego, zaapelowali do głosowania na Dodona, ponieważ Maja Sandu jest niebezpieczna dla kościoła, a poza tym jeszcze jest bezpłodna. W pewnym sensie sakralnym. Ona rzeczywiście jest nie zamierza, czy jest bezpłodna, ja nie wiem, ona wiadomo, na pewno, że jest nie zamierza, że rzeczywiście krasnowidział, nie, bo to już można powiedzieć, że są takie ataki bardzo niskie. To jest rzeczywiście, to jest, to
autobusu jest coś takiego, że szczęka opada do śmierci, jak się czyta te informacje, co tam jest robione w czasie tej... A natomiast jest druga rzecz. Z drugiej strony, jak gdyby ten obóz Maji Sandu pokazuje jedną rzecz. Mianowicie, że tak naprawdę Plachotniuk jest dodanym i to nie jest Plachotniuk. I to są przypominane różne rzeczy z przeszłości. Dodan tutaj, jak gdyby stara się całkowicie to temu zaprzeczać, ale wyciąga się mu różne rzeczy. Wiadomo na przykład, że Plachotniuk dokonał prywatyzacji wtedy najważniejszego hotelu w Kiszyniowie. Teraz już jest parę innych się pojawiło, ale wtedy taki był jeszcze postsowiecki hotel. Hotel Kodru, który Plachotniuk kupił od państwa za jakiś grosz. To były przekręcenie z tej ziemi zupełnie. Otóż jego partnerem w całej tej operacji był Dodon, który był wtedy ministrem gospodarki. W związku z tym, ci panowie się dość dobrze znają. Hipoteza głoszona przez komunistów jest taka, że Dodon wystąpił z partii i wziął udział w tym głosowaniu, bo go przekupił Plachotniuk sumą 3 milionów. Dodatków taka jest hipoteza. Ja nie wiem, na ile to jest udowodnione, ale jest to bardzo prawdopodobne, wydaje mi się. Jest to wszystko rzeczywiście dość zatrważające, że się na to patrzy z dystansu, a rzeczywiście chodzi o liczbę wyborów tej pierwszej tury, no ta różnica w procencie oddanych głosów to jest dość istotna. Zdany na rzecz Dodona rzeczywiście jest to jest niezwykle. Obiecać inne rzeczy Dodonu są też inne rzeczy Dodonu, ale z tą samą różnicą, to znaczy z 50-45%. Ale po pierwsze sondaże przed pierwszą turą dawały jej znacznie mniej.